Witam państwa, nazywam się Eugeniusz Romer i zapraszam na Perspektywy Wschodnie. To nowy format na naszym kanale, na którym co tydzień komentujemy najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej właśnie z perspektywy wschodu. Stałym uczestnikiem tego formatu jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i post-sowieckiego wschodu, analityk Strategy and Future. Witam pana. Witam, dzień dobry. I chciałbym rozpocząć od doniesień Russia Today. Która publikuje nagranie rozmowy oficerów niemieckich, którzy mają mówić o wysłaniu rakiet manewrujących Taurus na Ukrainę. Jaka jest Pana ocena tego faktu, że takie nagranie się ukazało i czy to nagranie może być autentyczne? Wiele wskazuje na to, że to nagranie jest autentyczne. Oficerowie. To, na co trzeba zwrócić uwagę też w tym kontekście, to jest to, że to nagranie jest relatywnie zarejestrowane niedawno, czyli nie mamy tutaj do czynienia z jakimś, mówiąc kolokwialnie, odgrzewanym kotletem, tylko, tylko z materiałem, który, który został pozyskany przez rosyjskie służby niedawno. Ale w tym kontekście też warto zwrócić uwagę na drugie wydarzenie, czy drugą informację, która pojawiła się w niemieckich mediach. Otóż z niej wynika, że Jan Marsalek, taki bym powiedział, sprawca największej finansowej afery w Niemczech ostatnich lat, czyli afery związanej z kartami elektronicz elektronicznymi, który obecnie na jest, uciekł do Rosji. Tam. I tam przebywa, był zarejestrowanym czy zwerbowanym agentem rosyjskich służb specjalnych przynajmniej od roku 2014. Te dwa elementy razem wzięte, one nie bez powodu, moim zdaniem, akurat teraz się pojawiły, bo one pokazują, czy mają w moim odczuciu, w intencji Rosjan, pokazać, jak, jak, jak głęboko. Spenetrowane są przez rosyjskie służby wywiadowcze struktury, zarówno armii, jak i biznesu niemieckiego. To oczywiście jest związane z taką, powiedziałbym, grą o przywództwo w Europie, bo wypowiedź Macrona, o której pewnie będziemy rozmawiać, ma taki charakter oraz grą też o przywództwo w Niemczech, dlatego że pozycja Scholza jest osłabiona, jest on krytykowany zarówno przez opozycję, jak i przez własną formację, a przynajmniej jej część. I w tym sensie, budowanie takiego wizerunku Niemiec, jak Amerykanie mówią, lame duck, czyli takiej kulawej kaczuszki, na której nie można polegać, bo, bo oni są niezdolni do podjęcia decyzji, mają niewydolne struktury państwowe, niesłychanie ociężałą biurokrację. Jeszcze przywództwo, które nie dorasta do, do wyzwań rysujących się przed Europą, no to to powoduje, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy przed szczytem NATO w Waszyngtonie i w sytuacji, kiedy to Amerykanie, a szczególnie ekipa Bidena, bo to jest pewien rys polityki ekipy Bidena, uważa, że jej polityka amerykańska, polityka europejska powinna być realizowana za pośrednictwem Niemiec. Więc w tym sensie, takie osłabienie pozycji Niemiec na kontynencie europejskim jest pośrednio też osłabieniem obecnej administracji i jej, i jej możliwości. Więc to są oczywiście też elementy wykorzystywane przez rosyjską narrację. No nie bez powodu, Miedwiediew, Dmitry Miedwiediew, prezydent i premier Federacji Rosyjskiej po tym właśnie nagraniu, ujawnionym nagraniu niemieckich oficerów, uruchomił swoim wpisem tę opowieść o odwiecznym wrogu, jakim jest, jakim są Niemcy, odwiecznym wrogu dla Federacji Rosyjskiej, co oczywiście koresponduje z tymi słowami Putina z jego wystąpienia tego tygodniowego, kiedy on odpowiadając trochę na te słowa Makrona przypomniał los tych, którzy chcieli Rosję wojskowo podbić. To też oczywiście prócz, adresatem tych słów były również, były również Niemcy. Tu też oczywiście abstrahując już od takiego szerszego wymiaru geostrategicznego, no chodzi też po prostu o to, żeby Niemcy utwierdzić w tym ich przekonaniu, iż pomoc wojskowa, a szczególnie bardziej zaawansowana technologicznie pomoc wojskowa dla Ukrainy jest działaniem ryzykownym, bo grożącym eskalacją konfliktu, co jest zasadniczo, co może mieć zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość wojny, bo tak też uważają rosyjscy analitycy. No właśnie, to może na tym temacie się zatrzymajmy, ponieważ to jest osią pewnego sporu między, między Anglią, Wielką Brytanią, między Niemcami, a między Francją. Niemcy nie chcą dostarczać właśnie tych Taurusów wspomnianych na Ukrainę, przynajmniej takie do tej pory było stanowisko. Francuzi i Brytyjczycy podobne systemy już Ukrainie dostarczają. Pytanie, dlaczego tak jest? To najpierw musimy zdementować, to nie są podobne systemy. Znaczy te rakiety, skalp, które dostarczają Francuzi, to nie są systemy podobne do rakiet Taurus. Taurusy są nowocześniejsze i mają zdecydowanie większy zasięg. Umożliwiają też, bo są tak zbudowane, niszczenie celów, które bardzo trudno zniszczyć pojedynczą salwą, czy nawet uderzeniem rakiety. Takich jak bunkry, punkty dowodzenia, czy na przykład most Kerczeński. Ale głównym elementem, moim zdaniem, przewagi Taurusów nad skalpami i, i, i Sirdachedo brytyjskimi jest zasięg, dlatego że to jest 310 mil i te Taurusy mogą osiągnąć rosyjską stolicę. Dlaczego to jest istotne? Na to trzeba nieco uwagi poświęcić. Otóż to nie są tylko oceny analityków zachodnich, ale również analityków rosyjskich. Na przykład Ruslan Puchow, taki bardzo trzeźwo oceniający sytuację eksport. Ekspert opublikował długą analizę dwóch lat wojny na, na łamach takiego Periodyku Rosja w globalnej polityce i nie, nie, nie chcę opowiadać całego tego artykułu, on też jest po angielsku dostępny, w związku z tym polecam je, jego lekturę. No ale on, konkluzja tego artykułu jest następująca. Otóż, wojna, co nie jest rzeczą nową, weszła w stan wojny pozycyjnej na, na wyczerpanie każdej ze stron. Na razie, a zatem w roku 24, tak on ocenia sytuację, żadna ze stron. Nie ma widoków na uzyskanie na tyle istotnej przewagi na froncie, a żeby załamała się linia obrony drugiej strony. Więc w tym sensie to, że Rosjanie odzyskują inicjatywę operacyjną z pewnością taktyczną, to jeszcze nie znaczy, że są w stanie wojnę, wojnę wygrać. To będzie oznaczało, on z tego wywodzi taki wniosek. Nie tylko to, że linia frontu będzie relatywnie stabilna, to znaczy mogą być przesunięcia o lokalnym charakterze. To będzie oznaczało również, że w ramach strategii zwycięstwa po obu stronach będzie położony nacisk na, na to, jak rozwinie się sytuacja wewnętrzna walczących. To znaczy, Zachód i Ukraina będzie uważała, że takim czynnikiem zwycięstwa mogą być zmiany, w Federacji Rosyjskiej. Między innymi, on o tym wprost nie pisze, ale ten wniosek jest oczywisty i się nasuwa samoczynnie czy samodzielnie, można go wyciągnąć. To było pewnie jeden z powodów takiego przyspieszonego zgonu Nawalnego. Czyli rosyjskie elity też mają świadomość, że Zachód w ramach pewnej strategii zwycięstwa może. Może zwiększać swoje działania, których celem będzie destabilizacja sytuacji w Rosji, co jest też oczywiście nie tylko wynik bezpośrednich działań Zachodu, ale pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, bo czas płynie, a Rosja zmobilizowała skutecznie swoje zasoby w, w ubiegłym roku i w roku 2022, no ale teraz ta, ta strategia ma swoje ograniczenia. Rosjanie w gruncie rzeczy realizują dość podobne, dość podobne podejście, co wynika choćby z tych słów Putina, który mówi, że dojście Trumpa do władzy może doprowadzić do, do, zakończenia, do zakończenia wojny, w sensie uruchomienia jakichś rokowań pokojowych. Więc w tym sensie na początku trzeciego roku wojny on stawia taką tezę ze względu na Równowagę sił na froncie, a przynajmniej niezdolność walczących do zbudowania znaczącej przewagi, obie strony, zarówno Rosja, jak i Zachód, będą, większy, będą większą nadzieję pokładały w rozwoju sytuacji wewnętrznej. Zarówno w Rosji, albo po stronie Zachodu. No Rosja będzie liczyła na Podziały po stronie Zachodu, na taki efekt Trumpa, który może zmienić te, te relacje polityczne w bloku Zachodu, no i też na utrwalenie takiej postawy czy takiego przekonania, które już jest w Europie dominujące, że z Rosją nie można wygrać. Ten element ujawnienia stopnia penetracji niemieckiej elity państwowej i gospodarczej przez rosyjski wywiad, jest też elementem budowania takiego wrażenia. No, jest, wiemy wszystko, jesteśmy tak sprawni i tak was spenetrowaliśmy, że w związku z tym nie, nie zbudujecie pewnej przewagi strategicznej, nie zaskoczycie nas niczym. My mamy też większą odporność na koszty wojny. W tym sensie nie ma sensu myśleć o jej zwycięstwie. Trzeba, trzeba myśleć o jakimś rozwiązaniu pokojowym, i wydaje mi się, że to jest jakby dzisiaj istotne myślenie po stronie rosyjskiej, którą Rusłan Puchow opisuje. Ale Puchow jeszcze zwraca uwagę na jeden element. On mianowicie mówi, że w gruncie rzeczy Rosy, wojna między Rosją a Ukrainą ewolu, ewoluuje w stronę takiego modelu wojny między Irakiem a Iranem. Długiej, krwawej wojny z, z, z relatywnie stabilną linią frontu, bo żadna z sił nie ma przewagi, a żeby ją, ją przełamać. Co w, w tamtej wojnie powodowało, iż zaczęła się tak zwana wojna miast. To znaczy, obie strony atakowały. Przy użyciu różnych systemów, ośrodki miejskie przeciwnika, no właśnie po to, żeby wywołać takie zmęczenie wojną i, i, i przyspieszyć te procesy na rzecz zmian wewnętrznych, które mają umożliwić zawarcie pokoju. I ta wojna miast ze strony Rosji, która atakuje miasta ukraińskie, już ma miejsce. Ukraińcy próbują odpowiadać rozmaitego rodzaju systemami dronowymi. No wczoraj czy przedwczoraj jeden z bloków w Petersburgu został trafiony przy użyciu takiego dronu. Ale rakiety Taurus mają tu zupełnie zasadnicze znaczenie, dlatego że, dlatego, że one mogą osiągnąć Moskwę. I ze względu na ich techniczne zaawansowanie, nie można też wykluczyć sytuacji hipotetycznie oczywiście, że Kreml mógłby zostać trafiony taką rakietą, co miałoby wymiar. Zupełnie symboliczny. Proszę zwrócić uwagę, na to zwrócił, o tym mówił w swoim wystąpieniu Scholz, bo oprócz tego, że on powiedział, iż trzeba on, on, proszę, musimy dobrze zrozumieć jego słowa. Otóż on powiedział, że obsługą i targetingiem rakiet Taurus musieliby się zająć niemieccy żołnierze i to by się wiązało z wysłaniem niemieckich żołnierzy na Ukrainę, ale nie dlatego niemieccy żołnierze musieliby się zająć obsługą tych systemów, że Ukraińcy są niezdolni do opanowania i nauczenia się tego, bo są zdolni, obsługują systemy Patriot, tylko dlatego, że Niemcy nie mają zaufania do przedstawicieli i do Ukrainy. Czy ona wywiąże się z tej... Obietnicy nie atakowania celów w Rosji. To z tego powodu wysyła się własną obsługę, żeby mieć ostateczną kontrolę, jakie cele będziemy przy użyciu tych systemów atakować. I tak też to zrozumieli przedstawiciele elity ukraińskiej Witalii Kliczko, który jest uznawany za polityka proniemieckiego, wystąpił z takim otwartym apelem i powiedział, że Ukraina jeżeli da słowo, to to na tym słowie można polegać, a w związku z tym nie ma powodów, aby obawiać się, iż rakiety Taurus będą używane do atakowania na przykład, na przykład Moskwy. To jest, to jest źródło sprzeciwu niemieckiego moim zdaniem i tak to też zostało odebrane nie tylko na Ukrainie, ale też i w Europie, bo równolegle mieliśmy do czynienia z wystąpieniem ministra obrony Finlandii, to też nie jest kwestia przypadku, że on to powiedział akurat teraz, który przyznał, że, że Ukraina może atakować wszystkie cele, również na terenie Federacji Rosyjskiej, przy użyciu tych systemów, które otrzymuje od Finlandii. Czyli mamy w gruncie rzeczy dyskusję nie na temat, czy, czy nie tylko na temat ewentualnego wysłania. Wysłania oddziałów wojskowych na Ukrainę. Ta dyskusja jest, powiedziałbym, na dość wczesnym etapie, chociaż tu są już państwa, które deklarują tego rodzaju możliwości, a raczej ja bym się skłaniał, że teraz ta dyskusja w gruncie rzeczy dotyczy skali pomocy Ukrainie, tego, jakie systemy Ukraina może pozyskać, czy powinna pozyskać jakie cele może przy użyciu tych systemów atakować. Chcę, chcę jeszcze Pana dopytać o te Taurusy. W Pana ocenie jako analityka, czy Ukraina powinna otrzymać te systemy? Czy one by drastycznie właśnie zmieniły sytuację Ukrainy w tej wojnie i czy istnieje takie prawdopodobieństwo, że jednak wbrew słowom Witalia Kliczko Ukraina użyłaby ich po to, żeby razić cele właśnie już na terenie Rosji? wydaje się, że, znaczy, moim zdaniem, Ukraina powinna uzyskać te systemy, co najmniej z dwóch powodów, a może z trzech. Znaczy po pierwsze, to są, jak sądzę, przynajmniej na razie, jedyne systemy umożliwiające zniszczenie mostu Karczewskiego, dlatego, że inna, inne rakiety są nieprzystosowane do zwalczania tego rodzaju celów. To, to wynika z konstrukcji głowicy bojowej. Taurusa, która jest tak zwana, ma taki dwustopniowy, dwustopniowy sposób uderzenia. To nie, nie jest kwestia przypadku, że most Kerczeński stoi, jest atakowany przez stronę ukraińską, ale nie, nie ale przy użyciu, no powiedziałbym, przede wszystkim sił specjalnych i zdolności tych sił specjalnych, a nie atakami z powietrza. Oczywiście odbudowa czy, czy, czy uzyskanie przewagi powietrznej przez stronę ukraińską dałoby podobny efekt, ale na razie o tym, o tym nie można mówić. I to jest jakby jeden, jeden z powodów. drugi. A Moskoczeński jest oczywiście jednym z kluczowych czynników tego, co można określić mianem bitwy o Krym. Krym moim zdaniem jest tutaj, jeśli chodzi o zakończenie wojny, jakby najważniejszym, czy raczej przyszłość Krymu? Najważniejszym elementem kontrola nad Krymem jest z perspektywy interesów strategicznych Ukrainy znacznie ważniejsza niż kontrola nad innymi terytoriami dzisiaj okupowanymi przez, przez Rosjan. I też w związku z tym w, w tym obszarze będzie najtrudniej osiągnąć, osiągnąć jakiś kompromis, jeśli by do rozmów pokojowych miało, miało dojść. Drugi element dotyczy kwestii pewnego potencjału eskalacyjnego. Otóż Zachód, w ramach swojego podejścia do wspierania Ukrainy, ma z tym duży problem. To znaczy, Rosjanie skutecznie odstraszają Zachód przy użyciu takiej mieszanki gruźb po charakterze nuklearnym i eskalacyjnym, co się łącznie łączy razem. Ta eskalacja nie musi mieć wymiaru nuklearnego. No, ale Rosjanie sygnalizują tego rodzaju gotowość i Zachód, i to wpływa na opóźnienie tempa i skali dostaw dla Ukrainy, bo ten czynnik eskalacji jest zawsze brany pod uwagę. W efekcie Ukraina dostaje zbyt mało sprzętu i zbyt późno, co z kolei wpływa na, na, na sytuację frontową. I, i prze, przełamanie tej kolejnej bariery eskalacyjnej wydaje się w szczególnie dla myślenia państw zachodnich o scenariuszu zwycięstwa w tej wojnie wydaje się bardzo ważny i to jest jakby taki czynnik polityczno-strategiczny. No i mamy też czynnik wojskowy, czyli umożliwienie stronie ukraińskiej atakowania celów na terenie Federacji Rosyjskiej. Ja uważam, że tu się zgadzam raczej ze stanowiskiem Finlandii niżli Niemiec, że strona ukraińska w ramach realizacji prawa do samoobrony powinna mieć prawo uderzenia odwetowego w cele wrażliwe w federacji rosyjskiej. Ja z pewnością Zachód miałby możliwość określenia pewnego katalogu tych celów. To znaczy Wykluczamy uderzanie na przykład w Kreml i osiedla mieszkaniowe w Moskwie, ale dopuszczamy uderzenia w rosyjskie rafinerie i instalacje do eksportu ropy, ropy naftowej, bo Ukraińcy już tą strategię do tej pory realizowali, czy starali się realizować i ona przyniosła niezłe rezultaty w postaci spadku o 10%. Dochodów eksportowych Rosji, co miało związek z, z uszkodzeniem szeregu instalacji. Rosjanie to odbudowali, w związku z tym to nie jest coś trwałego. To oznacza, że te uderzenia trzeba, trzeba powtarzać. W związku z tym, jeśli myślimy o takim oddziaływaniu na psychikę przeciwnika i budowaniu po jego stronie przekonania, iż tej wojny on nie może wygrać. No to to wydaje się jednym z kluczowych czynników, bo dzisiaj Rosjanie uważają, że wojnę mogą wygrać. Jest tylko kwestią czasu, kiedy osiągną taką przewagę, a Zachód na tyle się podzieli i zniechęci do pomagania Ukrainie, aż oni będą w stanie podyktować swoje, swoje warunki. To tutaj się pojawia takie powiedzmy już klasyczne pytanie: to znaczy, skoro Rosjanie są przekonani, że są w stanie tę wojnę wygrać, to w takim razie zmniejsza się ryzyko, że będą chętni, żeby sięgnąć po właśnie broń nuklearną, nawet taktyczną. I teraz w momencie, kiedy nabraliby przekonania, że jednak nie są w stanie zwyciężyć, a jednak to są kwestie wizerunkowe też dla Rosji, dla samego Putina, no to pytanie, czy właśnie rzeczywiście wtedy nie zbliżamy się do tego scenariusza, gdzie Rosja sięga po broń nuklearną, tym bardziej, że Władimir Putin po raz kolejny straszył tym atomem właśnie na początku swojego orędzia niedawnego. Przekonanie rosyjskie o tym, że mogą y, wojnę wygrać przy zaangażowaniu środków konwencjonalnych, nie wyklucza y, gotowości do użycia broni jądrowej o charakterze taktycznym. Nie w celach wojskowych, bo w celach wojskowych ta broń jest na obecnym polu walki relatywnie nieprzydatna, nie dlatego że żadna ze stron nie walczy, y, budując duże zgrupowania sił, w które można by uderzać. Ładunkami jądrowymi o charakterze taktycznym. Ale nie można wykluczyć, o tym trzeba pamiętać. Ta dyskusja zresztą jest już wieloletnią dyskusją w środowisku analityków zachodu, że Rosjanie mogą realizować taką strategię eskalacji celem deeskalacji, czyli symulować albo wykonać uderzenia jądrowe nie tyle na cele określone, co, co na przykład nad niezamieszkałymi rejonami morskimi czy czy na dalekiej północy, właśnie po to, żeby pokazać, iż ta wojna jest nie do wygrania przez, przez Zachód. Są zresztą rosyjscy analitycy, tacy jak Sergiej Karaganow, którzy wręcz jakby doradzają, a to nie jest postać już nieistotna w, w tym rosyjskim establishmencie strategicznym, którzy wręcz doradzają odwołanie się Kremla do tego rodzaju strategii, właśnie po to, żeby. Jak on to określa, zbudować pewną równowagę strachu. To znaczy Zachód musi się bać Rosji, bo w przeciwnym razie nie zrezygnuje z pomagania Ukrainie i nie będzie można zbudować żadnej równowagi, nawet jeśli by ta równowaga miała oznaczać zawieszenie broni w stylu, w stylu koreańskiego. Więc w tym sensie to przekonanie, że Rosjanie mogą wygrać konwencjonalnie. Ono nie wyklucza całkowicie możliwości użycia przez nich broni jądrowej. Zmniejsza prawdopodobieństwo, z tym się zgodzę. Natomiast tu nie możemy mówić o całkowitym tego wykluczeniu. No i w związku z tym trzeba też postawić pytanie, jak na zachowanie Rosjan może wpłynąć perspektywa przegrania przez nich tej, tej wojny. No. Tu mamy kilka też elementów, które chociażby warto zasygnalizować, nawet nie dając ostatecznej odpowiedzi. Czy po pierwsze, Rosjanie, a tu mam na myśli to ostatnie wystąpienie Putina przed połączonymi izbami obydwu parlamentów obydwoma izbami rosyjskiej dumy, kiedy on powiedział, że wejście żołnierzy NATO na teren Ukrainy już będzie skutkowało Przekształceniem tej wojny, w wojnę o charakterze jądrowym, co jest nowością pewną, dlatego że oficjalna rosyjska doktryna użycia broni atomowej nie przewiduje tego rodzaju scenariusza. Ona przewiduje scenariusz czy, czy, czy opisuje dwie, dwie sytuacje, kiedy ta broń można mogłaby być użyta. Po pierwsze, to jest bezpośredni atak jądrowy na Federację Rosyjską. No a po drugie to jest taki atak na zdolności Federacji Rosyjskiej, że to może albo uniemożliwić Rosji użycie broni jądrowej. No na przykład gdyby Rosja, gdyby zostały zniszczone systemy wczesnego ostrzegania i łączności Rosji, rosyjskich sił kosmiczno strategicznych, no to Rosja mogłaby uznać, że to jest wstęp do ataku o takim charakterze i wtedy wykonać uderzenie nuklearne pełnoskalowe. Drugim takim scenariuszem to jest scenariusz no, pewnej sekwencji działań, która doprowadzi do kresu czy, 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 czy zniszczenia Federacji Rosyjskiej. To o tym często pisze Dmitry Miedwiediew, budując taki ciąg logiczny, że przegrana Rosji w wojnie na Ukrainie oznacza wewnętrzne niepokoje, a Zachód pójdzie za ciosem, bo poczuje się zwycięzcą, i w związku z tym jego apetyty wzrosną. I Rosja zostanie rozczłonkowana, przestanie istnieć Federacja Rosyjska, a to będzie oznaczało kres państwa i to uprawnia do myślenia o użyciu broni, broni jądrowej. No to te, to, co powiedział Putin w związku z wejściem sił NATO na Ukrainę, jest czymś nowym. Niektórzy analitycy uważają w związku z tym, że to jest blef, że to jest kolejna gra, żeby zastraszyć zastraszyć zachód. Tego do końca oczywiście nie wiemy. Putin również mówił o tym, że wojska odpowiadające za rosyjski potencjał nuklearny są w najwyższym stopniu gotowości, co raczej nie potwierdzają doniesienia, doniesienia, doniesienia zachodnie. Ja bym się skłaniał do myślenia, że przynajmniej w takim ujęciu to jest blef. Co nie zmienia faktu, że w ogóle należy przedyskutować, i to stoi zarówno przed Polską, jak i przed całym Zachodem, kwestię reagowania na rosyjskie, na rosyjskie deklaracje użycia broni jądrowej i deklaracje związane z destrukcją całego instrumentarium prawnego umów międzynarodowych związanych ze stosowaniem, proliferacją i, i użyciem broni, broni jądrowej. Więc tu jest pewien problem. Chociaż na razie moim zdaniem niewiele wskazuje na to, że Rosjanie, gdyby, gdyby wojska natowskie weszły na Ukrainę, co jest mało prawdopodobne, odwołają się do takiego środka. Tu jest oczywiście kwestia jeszcze jedna, mianowicie co to znaczy wejście wojsk natowskich na Ukrainę. Bo, bo oczywiście, gdyby NATO hipotetycznie dzisiaj nie ma takiego potencjału, no wysłało. Korpus ekspedycyjny w, w sile no powiedzmy 300 tysięcy żołnierzy, i ten korpus uczestniczył w misjach bojowych, to nie wykluczam, że tak, ale o tym w ogóle dzisiaj nie ma mowy. No właśnie, może zacznijmy od słów prezydenta Macrona. Bo on ten temat podniósł w debacie publicznej i przełamał pewne tabu. Teraz no, różne państwa sojuszu w różny sposób ustosunkowują się do tego. Większość oczywiście zaprzecza takiej chęci wysłania wojsk na Ukrainę, ale jeżeli mielibyśmy zacząć od samego początku, to dlaczego w Pana ocenie prezydent Francji coś takiego powiedział? Trzeba by zacząć od takiego rozbioru logicznego tej wypowiedzi i wpisania jej w pewien kontekst, bo to jest jakby kluczowe dla zrozumienia. Otóż moim zdaniem Macron nie zapowiedział wysłania wojsk, a z pewnością jakiejś większej misji bojowej państw NATO na Ukrainę. Po pierwsze, on mówił o decyzjach bilateralnych. Czyli, czyli takich, które zapadają między Kijowem a państwem, które w tej sprawie z Kijowem rozmawia. W związku z tym, po pierwsze, nie ma tu mowy o żadnym scenariuszu NATO. Po drugie, musimy mieć świadomość, że Ukraina już obecnie ma porozumienia dwustronne o współpracy wojskowej z Francją, z Niemcami, z Wielką Brytanią, też i z Holandią. Holenderskie akurat tego nie przewiduje, ale na przykład francuskie i brytyjskie przewiduje wysłanie w pewnych okolicznościach, może nawet francuskie niż brytyjskie, w pewnych okolicznościach kontyngentu wojskowego, które miałby realizować określone zadania. W tym porozumieniu francusko-ukraińskim mówi się na przykład o ochronie infrastruktury krytycznej. Więc w tym sensie te słowa Mc... Scholza o obecności obsługi systemów antyrakietowych z Wielkiej Brytanii i z Francji na Ukrainie, no one są zasadne, bo też jest formalna podstawa, żeby mówić o takiej obecności. Po trzecie wreszcie no mamy do czynienia z faktem nieulegającym wątpliwości, że wojska natowskie już obecnie są na Ukrainie. To są operatorzy sił specjalnych, to są żołnierze realizujący misję szkoleniową, to są żołnierze pomagający w targetingu. Tak? To są zapewne też jakieś misje medyczne. Tu jest pytanie o skalę tego, tego zaangażowania. Ta skala jest dzisiaj, dzisiaj niewielka i to, co Macron moim zdaniem sygnalizował, i moim zdaniem ma rację. To on sygnalizował możliwość czy, czy perspektywę następującego scenariusza. Otóż, jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała pomocy wojskowej, a nie otrzymuje dzisiaj, to szanse na utrzymanie linii frontu przez siły ukraińskie, które słabną, będą malały. Rosjanie nie tylko odzyskają inicjatywę operacyjną, no ale zaczną przechodzić do kontruderzenia i i możemy mieć do czynienia z, z niekorzystnym z punktu widzenia Ukrainy przebiegiem wydarzeń, co może skłonić niektóre państwa na to do rozważenia. On w tych kategoriach mówił, a nie jako propozycji, którą już dzisiaj należałoby wdrażać, do rozważenia zwiększenia własnego zaangażowania. To nie jest nic nowego, bo już w zeszłym roku mówiono na przykład o wzmocnieniu. Obrony przeciwrakietowej Ukrainy przez wysłanie dodatkowych baterii rakiet, choćby Patriot, z czym wiąże się też wysłanie obsługi, bo Ukraina nie ma takiego potencjału, żeby samodzielnie obsługiwać te, 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 te skokowo rosnące zdolności. Więc w tym sensie ja odczytuję słowa Emanuela Macrona jako ostrzeżenie pod adresem sojuszników, szczególnie pod adresem sojusznika amerykańskiego, szczególnie dlatego, że z wojskowego punktu widzenia Europa dzisiaj ma ograniczone możliwości dostawy sprzętu dla Ukrainy i amunicji z własnych zasobów. Przede wszystkim dlatego, że się rozbroiła i tego sprzętu nie ma. Natomiast Ameryka ma e, e, takie możliwości i tego nie robi. To, to nie jest kwestia blokady w kongresie, to jest kwestia braku decyzji nie, nie, ze strony administracji Bidena i obawy nie, eskalacji konfliktu. Konfliktu na, na Ukrainie. W związku z tym, e, to jest też taka sygnalizacja strategiczna, która mówi moim zdaniem Amerykanom, że ta strategia i to osiągnięcie dotychczasowej polityki Bidena, gdzie on się szczyci uniknięciem bezpośredniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę na Ukrainie, e, podkreślając no boots on the ground. No to jeżeli, jeżeli nie zostanie zniesiona blokada w zakresie dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy, po to, żeby Ukraina musiała się zacząć bronić, to niestety trzeba się liczyć z takim stopniowym wciąganiem państw NATO bezpośrednio już w wojnę, w wojnę na Ukrainie. I to ja to odczytuję w tych kategoriach. To znaczy, adresatem tych słów byli ci sojusznicy, którzy, jak sądzę, są, dość niechętni dostarczaniem pomocy Kijowowi i dlatego Scholz zareagował, bo słusznie odczytał te słowa, iż są adresowane również do niego. Oczywiście to jest też sygnał wysłany dla Putina, mianowicie, że jego strategia z kolei zwycięstwa w wojnie, zakładająca, że ta zasada no boots on the ground będzie żelazną zasadą, a w związku z tym można liczyć na wyczerpywanie potencjału Ukrainy, bo on nie zostanie wzmocniony, też może być, może być przekonaniem błędnym. Tak to oceniam i, i w związku z tym ja bym na razie póki co nie, nie, no nie, nie, nie demonizował tego rodzaju wystąpienia. I skoro w Pana ocenie to jest pewien sygnał do sojuszników, szczególnie tych mniej chętnych, żeby wysyłać broń na Ukrainę, mówi Pan o Stanach Zjednoczonych, mówi Pan o, o Niemcach, no to mieliśmy ze strony tych dwóch państw taką reakcję, że Stany Zjednoczone. Zadeklarowały wprost, że nie zamierzają wysyłać żadnych żołnierzy na Ukrainę, a Niemcy odpowiedzieli: No to już o tym mówiliśmy, tak jak to Olaf Scholz powiedział, to znaczy Taurusów nie będzie, a potem wręcz Brytyjczycy mieli pretensje o, o zdradę sojuszniczych tajemnic, także że prawdopodobnie brytyjscy żołnierze operują na Ukrainie i właśnie pomagają obsługiwać pewne systemy. Więc jak oceniać reakcję, którą właśnie prezydent Macron wywołał? Były oczywiście wprawdzie państwa, które zadeklarowały taką chęć wysłania, czy nie wykluczyły także takiej chęci wysłania żołnierzy, no ale to była mniejszość. Nie ma znaczenia, czy to była większość, czy to była mniejszość. To, co ma znaczenie, to jest to, że dwa państwa bałtyckie, Estonia i Litwa, że tak powiem. Zgłosiły akces do tego, co można określić blokiem Macrona w tej, w tej sprawie. Również Holandia. To, to jest też dość zaskakujące, bo tu mamy do czynienia ze znaczącą ewolucją polityki holenderskiej w ciągu ostatnich miesięcy czy, czy lat. Więc w tym sensie no, to, co ja bym chciał podkreślić, to jest to, że Dzisiaj nie ma mowy o scenariuszu wysłania żołnierzy na Ukrainę, sił natowskich, również z tego podstawowego powodu, iż nie ma żadnych przyczyn, ażeby uważać, iż strona ukraińska chciałaby tego rodzaju wsparcia. Ja nie odnotowałem żadnej oficjalnej wypowiedzi władz w Kijowie, które by wzywały do przysłania kontyngentów wojskowych. Więc w tym sensie to jest dyskusja, Dość teoretyczna dzisiaj. Ona ma raczej pokazać, iż istnieje ryzyko takiego scenariusza, a ryzyko takiego scenariusza, czyli w gruncie rzeczy wciągnięcia NATO do wojny, bo należy zakładać, że Rosjanie, zgodnie ze swoimi deklaracjami, będą chcieli odpowiedzieć na takie, na takie działanie. Jest tym większe, im, im, im większa opieszałość czy niechęć do dostaw sprzętu i amunicji. I to jest kwestia głównie amerykańska. To znaczy, to nie, to, to nie jest problem Niemiec, tak bym to powiedział. Nie dlatego, że Niemcy chciałyby dostarczać, tylko dlatego, że Niemcy mają dość ograniczone zasoby. Amerykanie mają zasoby bardzo duże. No, dostarczyli 38 czołgów Abrams. A mają w swoich magazynach i w służbie prawie 6 tysięcy tych maszyn. Czyli no nawet nie dostarczyli 1%, o ile dobrze, dobrze liczę. I w tym sensie mogliby natychmiast zwiększyć skalę zaopatrzenia Ukrainy. No dostarczyli niecałe 200 haubic, z tego ponad 150 ciągnionych, czyli tych starszego, starszego typu. No, ale tych haubitów mają, o ile dobrze pamiętam, 2000 w służbie i w, i w magazynach, z tego samobieżnych około 1500. Więc w tym sensie, właściwie moglibyśmy taką wyliczankę tutaj przeprowadzić. Steven Blank opublikował taki krótki materiał w think tanku SIP-a, można, można go przeczytać, w którym dowodzi, że Amerykanie, gdyby chcieli to jest brak decyzyjności administracji Bidena a nie Trumpa, o którym się dużo dyskutuje, czy, czy, czy kogokolwiek innego, gdyby chcieli, to jutro, jak on to napisał, mogliby skokowo zwiększyć zaopatrzenie dla Ukrainy. I to jest podstawowy problem. Natomiast, oczywiście, obok tego mamy też do czynienia z taką rywalizacją o przywództwo w Europie i też w europejskim NATO, co do tego nie ma wątpliwości, bo, bo tutaj linie płaszczyzny konfliktu czy sporu, Między Niemcami a Francją do tych różnych płaszczyzn doszły te ostatnie związane z tą publiczną dyskusją na temat niemieckich rakiet Taurus i odpowiedzią niemieckich polityków, które były dość końśliwe, jeśli chodzi o ocenę francuskiego zaangażowania we wspieranie wojskowego Ukrainy, bo oni zwrócili uwagę, na przykład minister Habeck, że no Francja nie jest prymusem jeśli chodzi o wsparcie wojskowe i też ekonomiczne dla Ukrainy, w tym sensie trudno przyjmować takie, bym powiedział, uwagi ze strony, ze strony Macrona, który których wzywa do zwiększenia tego, tego wysiłku. No, dość oczywistą, oczywistym faktem jest to, że powinien zacząć od, od siebie, ale to jest kwestia interpretacji, tutaj cały czas mamy do czynienia z, z taką powiedziałbym sytuacją, która dokłada nam nowe, nowe cegiełki czy nowe elementy. W moim odczuciu w Unii Europejskiej na tym polu politycznym czynnik bezpieczeństwa i czynnik wojskowy będzie ruszył w polityce państw Unii Europejskiej. Mówi się nawet o tym, że w, nowy, w nowym... Nowym cyklu politycznym, co ma związek oczywiście z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, no ta kwestia bezpieczeństwa będzie jednym z kwestii dominujących, jeśli chodzi o politykę Komisji Europejskiej. I też tę deklarację, czy te wypowiedzi Macrona trzeba wpisywać w ten kontekst, to znaczy Francja tutaj twardo ry rywalizuje o własne interesy, na wielu polach jest w sporze, czy nawet w konflikcie z Niemcami. I w tym sensie, takie bym powiedział, nie tyle ośmieszenie, bo Scholz się trochę sam ośmiesza swoimi nietrafionymi wypowiedziami, ale, no ale zmniejszenie czy obniżenie pozycji niemieckiej w obrębie europejskiego układu jest Francji na rękę. Więc w tym sensie ta wypowiedź miała też tego rodzaju kontekst. To jeszcze na koniec zapytam Pana o Litwę. Mówił Pan o tym, że państwa bałtyckie właśnie wyraziły ewentualną chęć, albo nie wykluczyły możliwości wysłania wojsk na Ukrainę, gdyby zaszła taka potrzeba, na przykład, właśnie w celach szkoleniowych. Niedawno na Litwie pojawił się Ben Hodges, amerykański generał emerytowany. I powiedział, że gdyby Rosja zaatakowała Litwę, no to Litwini musieliby się samodzielnie bronić przez dwa tygodnie, bo mniej więcej tyle czasu trwałoby ściągnięcie posiłków sojuszniczych. No biorąc pod uwagę potencjał militarny Litwy, no to te dwa tygodnie wydają się bardzo trudne, przynajmniej w takiej amatorskiej ocenie. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No właśnie z tego powodu słowa Hodżesa wywołały szok w Wilnie. Bo litewskie przywództwo, prasa to dość szeroko też te, tę opinię rozpowszechniła. Zaczęło nawet polemizować z amerykańskim generałem, który, co warto przypomnieć, był dowódcą sił lądowych, siła, sił natowskich w Europie. No i jest specjalistą w zakresie tego, co określa się mianem military mobility, czyli przez lata właściwie badał. Zdolność do szybkiego przemieszczenia wojsk, również amerykańskich, a może nawet przede wszystkim amerykańskich, na wschodnią flankę. Czyli mówienie przez niego o tych dwóch tygodniach, które będą potrzebne, ażeby, ażeby kontyngent wojskowy na toski, który miałby wesprzeć Litwę w ewentualnej walce, wydaje się, że jest uprawniony. W świetle obecnej sytuacji. Te dwa tygodnie to i tak byłby niezły rezultat. Ale z perspektywy Litwy sytuacja jest fatalna, bo po pierwsze, potencjał wojskowy tego państwa jest ograniczony ze względu na wielkość budżetu wojskowego i, i demografię. Litwa na Litwie mieszka 3 miliony ludzi, to musimy o tym pamiętać. I Litwa, co więcej, ma stolicę, która się znajduje gdzieś około tam dwudziestu kilku kilometrów od granicy z Białorusią, czyli. Właściwie w ciągu godziny czy dwóch rosyjskie siły pancerne mogły, mogłyby się znaleźć na przedmieściu, na przedmieściu Wilna. Hodges jeszcze jednym zaszokował Litwinów, a mianowicie on powiedział, że Polacy nie, nie dopuszczą i też nie, nie zaangażują się własnymi siłami w, w przyjście z odsieczą. Hmm, jeśli to państwo zostanie zaatakowane. No, a Litwini liczyli, taka jest moja ocena, na to, że Polacy rzucą się do walki w, w ramach obrony wschodniej, wschodniej flanki. To jest oczywiście kwestia do dyskusji, również i w Polsce. Ochodż no, wskazywał na to, że Polska ma też ograniczony potencjał wojskowy, No, i ma też własne obowiązki związane z funkcjonowaniem obwodu Królewieckiego, który musi szachować i trzymać, że tak powiem, odpowiednie siły na tym, na tym kierunku, nie mogąc sobie zapewne pozwolić na taką odsiecz litewską. I to jest jeszcze jeden tu element, trzeba na to zwrócić uwagę, dlatego że Litwa w swojej polityce bezpieczeństwa nie tylko liczy na wsparcie ze strony Polski, ale liczy również ze wsparcie, na wsparcie ze strony Niemiec. W ramach tej wysuniętej obecności wojskowej na Litwie znajduje się wielonarodowa brygada, która przepraszam batalion na razie, który ma ewoluować do wielkości brygady i państwem ramowym są tutaj w tym wypadku Niemcy. W ubiegłym roku pod koniec późną jesienią właściwie minister Pistorius był na Litwie i podpisał stosowne porozumienie z władzami Litwy, które były z tego powodu bardzo zadowolone. To porozumienie przewiduje pewien tryb dochodzenia do, do poziomu brygady na, na Litwie. Co prawda dość rozciągniętego w czasie, bo o ile dobrze pamiętam, tam się mówi o roku 20 chyba ósmym. No, ale to, to i tak jest, przynajmniej tak zostało to na Litwie odczytane jako pewien, jako pewien przełom. No, więc w tym sensie słowa Hodgesa są takim zimnym prysznicem dla Litwinów. No, bo jeżeli on mówi o dwóch tygodniach i mówi o potencjale amerykańskim, nie wykluczając, że. Polska się zaangażuje też w wojnę na, o państwa bałtyckie, ale dopiero wówczas, kiedy tutaj ściągną Amerykanie. Nie, nie jako państwo, które pierwsze wyśle swoje, swoje oddziały. To jest dość istotne rozróżnienie. No to też dość czytelne jest to, że Hodges nie bardzo wierzy w zaangażowanie niemieckie. No i to spowodowało pewnego rodzaju bolesne otrzeźwienie czy obudzenie się Litwinów. Zobaczymy zobaczymy jak, jaką oni postawę zajmą. To, to zapisanie się Bałtów, to, to na to też zwrócę uwagę, mówiąc kolokwialnie do obozu Macrona, czyli ewentualnych zwolenników wysłania sił na wschodnią flankę, ono jest też czytelne, dlatego że małym państwom, niedysponującym własnym istotnym potencjałem, a mogącym być przedmiotem uderzenia ze strony Federacji Rosyjskiej, czy jakiegoś kryzysu o charakterze wojskowym, jest w gruncie rzeczy na rękę wciągnięcie NATO do wojny z Rosją, bo to zmienia, zmienia sytuację. To, czego oni się najbardziej boją, to to, że oni zostaną w jakiejś formie zaatakowani, a NATO nie zdecyduje się aktywować artykułu 5 i nie zdecyduje się przyjść. Z pomocą wojskową państwom bałtyckim, uważając, że skala zagrożenia wojną z Rosją jest zbyt duża i należy w związku z tym odejść od tego. To chcę pana zapytać w takim razie o prawdopodobieństwo takiego scenariusza, że Rosja atakuje któreś z państw bałtyckich, bo Instytut Studiów nad Wojną, właśnie w jego ostatnich analizach wynika z nich, że że Rosja rozważa taki scenariusz, albo przynajmniej przygotowuje się do tego, żeby zaatakować NATO. Z pewnością Rosja rozważa scenariusz e, sprawdzenia, czy artykuł 5 działa. Czy to przyjmie f, formę ataku wojskowego? Czy jakiejś innej formy e, prowokowania kryzysu, e, to tego jeszcze, jeszcze nie wiemy. No, należy z powodu pewnej roztropności brać pod uwagę scenariusze ataku wojskowego. E, słowa Hodgesa są też o tyle istotne, że jeżeli my mówimy o, e, a tak on powiedział, o dwutygodniowym czasie, jaki jest potrzebny na e, s, Mobilizowanie, wysłanie i dotarcie sił amerykańskich na wschodnią flankę, to musimy mieć świadomość, że maleje siła odstraszania natowskiego. Dlatego, że Rosjanie, wykorzystując bliskość swoich, swoich rejonów stacjonowania sił lądowych i, i innych rodzajów sił zbrojnych do granicy czy do teatru przyszłych, Działań wojennych mogą wykonać takie uderzenie, powiedzmy, z marszu, to znaczy bez konieczności budowania znacznych zgrupowań, co oznacza, że tak zwany warning time maleje, czyli możemy nie mieć aż tyle czasu, ażeby po pierwsze zaobserwować. To, iż Rosjanie się koncentrują i przygotowują do ataku i odpowiednio szybko zaatakować. Za, za w tym sensie, jeżeli mamy do czynienia z takim problemem logistycznym, który sygnalizuje Hodges, to siła odstraszania natowskiego może być mniejsza niż, li, niż li to jest dzisiaj oceniane. Bo odstraszanie w sytuacji kryzysowej no, sprowadza się w gruncie rzeczy do wysłania odpowiednio silnej. Silne, silnego czy zbudowania odpowiednio silnego zgrupowania wojskowego, po to, żeby w ten sposób wpłynąć na rachunek strategiczny potencjalnego agresora, pokazując mu, że, że on nie osiągnie swoich celów, jeśli zdecyduje się na uderzenie. W tym sensie te, te, te niedomagania logistyczne obniżają, obniżają siłę odstraszania, co jest automatycznie związane ze wzrostem perspektywy ataku, osłabianie siły odstraszania, zwiększa perspektywę czy szansę na to, że Rosjanie mogą się zdecydować na, na tego rodzaju uderzenie. I w tym sensie to jest też groźne, bo to wpływając na rachunek sił w rejonie, zwiększa prawdopodobieństwo wojny, a nie, a nie zmniejsza. Tego się boją Bałtowie, to sygnalizuje na przykład raport yy, estońskiego wywiadu, yy, gdzie jego, jednym z głównych takich test, które tam, tam jest stawiana, jest to, że Rosjanie dążąc do rozbudowy swoich sił zbrojnych w ramach tej polityki deklarowanej przez Szojgu i Putina zwiększenia potencjału do półtora miliona ludzi, oni przede wszystkim będą rozbudowywali te siły na Zachodzie, Putin 1 marca podpisał dekret o powołaniu Petersburskiego Kręgu Wojskowego. Rosjanie budują korpusy i zgrupowania armijne, stale dyslokowane w bezpośredniej bliskości granic państw NATO, zarówno Finlandii, jak i Estonii, jak i są przecież też obecni na Białorusi. To, to oznacza, i na przykład o tym pisze wywiad Estonii, że ich zdaniem, w roku 26, nawet jeśli by założyć, że to jest zbyt optymistyczny rachunek, to może, może to być rok później albo, albo nawet dwa, to nie zmienia sytuacji. Rosjanie z tego potencjału liczącego 19 tysięcy żołnierzy i oficerów na granicy ze Estonią, którym, którym dysponowali przed wojną na Ukrainie, zwiększą ten potencjał dwukrotnie do poziomu 38 tysięcy żołnierzy. A to już jest taka przewaga, która w gruncie rzeczy pozbawia stonie perspektywy skutecznej, skutecznej obrony, biorąc pod uwagę wielkość sił, którymi to państwo dysponuje. I w dość podobnej sytuacji jest też łotwa, nie, też, i, też i litwa. W związku z tym to, to oznacza, że, że sytuacja ulega pogorszeniu. Tu jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, bo, bo, bo u nas często pokutuje taki, taki mit, czy, czy, czy formułowane jest pytanie, że, które w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, czy będzie wojna, czy wojny, czy wojny nie będzie. Otóż wojna jest tylko pewnym narzędziem polityki, musimy o tym pamiętać. W związku z tym to nie jest tak, że Rosjanie dążą do wojny i są zainteresowani wybuchem wojny, wręcz przeciwnie. Oni dążą do osiągnięcia celu politycznego. Unikając wojny, i to manifestowanie gotowości do agresji, przygotowań do agresji, ma przede wszystkim być narzędziem presji na państwa, które takiej presji po, po, podlegają, ażeby one skorygowały swoją politykę na znacznie bardziej prorosyjską. Więc w tym sensie, nawet jeśli wojna nie wybuchnie, to mogą nastąpić w naszej części Europy zmiany o charakterze geostrategicznym, które będą daleko ciężne i bardzo negatywne. To na przykład pierwszy z brzegu Rosjanie mogą chcieć wymusić na państwach bałtyckich, aby te zażądały od sojuszników z NATO wycofania z własnego terenu natowskich sił wojskowych i instalacji natowskich i to już w pewnym sensie zmieniał relacje, ponieważ, ponieważ to jeszcze jeszcze osłabia tzw. wschodnią flankę NATO, powodując, iż NATO przekształci się soj w sojusz o dwóch systemach wewnętrznego bezpieczeństwa tym twardym jądrze starego NATO, które jest chronione przy użyciu wszystkich sił, również i amerykańskiego parasola jądrowego, i tym rozmytym na wschodniej flance. <laughs> Żeby osiągnąć taki efekt, wcale nie trzeba rozpoczynać wojny. Można po prostu wymusić ustępstwa polityczne ze strony Państw, które podlegają takiej presji, wymusić nie tylko manifestując gotowość agresji, ale całym szeregiem różnych działań, które Rosja stale prowadzi, czyli destabilizacyjnych, propagandowych, działaniem agentury, organizowaniem rozmaitego rodzaju schematów korupcyjnych. No To są te wszystkie narzędzia, też i działalnością kryminalną, bo to też jest w arsenale rosyjskich środków oddziaływania. To wszystko razem wzięte może prowadzić do, do odejścia w takim. Z perspektywy Rosji najlepszym wariancie do odejścia państw bałtyckich z, tego z obecnego kursu zachodniego na rzecz takiego bardziej uwzględniającego rosyjskie, rosyjskie interesy, i to już będzie istotna zmiana z punktu widzenia sytuacji geostrategicznej. Więc w tym sensie mm, wojna nie jest nieuchronna. Rosja będzie tą wojną groziła, będzie prowokowała konflikt, ale jej celem jest zmiana statusu geostrategicznego Europy Środkowej. Im my będziemy słabsi, tym perspektywa, że Rosja odniesie w tym zakresie sukces, jest perspektywą bardziej prawdopodobną. Także bardzo wiele wyzwań przed nami. Dziękuję bardzo za nakreślenie tych problemów. Miejmy nadzieję, że. Ta wiedza będzie docierać do jak największej liczby ludzi, szczególnie tych, którzy podejmują ważne decyzje. Perspektywy wschodnie, tak nazywa się nasz cotygodniowy komentarz. Zachęcamy Państwa do tego, żeby subskrybować kanał Układu Sił, żeby nie przegapić żadnego z naszych odcinków. Stałym uczestnikiem tego formatu jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję też, że Państwo byli z nami i do zobaczenia.